331 zawodniczek i zawodników wzięło udział w powiatowych mistrzostwach Wielunia Amatorów w pływaniu. W imprezie noszącej nazwę Bimistrza startowali reprezentanci trzech województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego, którzy na pływalnię Wosir przy ulicy PoW dotarli z Pajęczna, Praszki, Olesna, Łasku, Kłobucka, Częstochowy i oczywiście Wielunia. Główny organizator i pomysłodawca, jak się domyślam, dzisiejszej imprezy. Zacznijmy od historii, czyli od statystyki. Zapowiedziałeś tam, że 18 edycja, mi się coś tu nie zgadza, bo pamiętam, że w 2001 były podobne zawody, czy identyczne? Podobne, można powiedzieć, że identyczne, z tym, że nawet wcześniej te zawody odbywały się, przy czym odbywały one się pod inną nazwą wtedy. Już nawet nie pamiętam w tej chwili, nie jestem w stanie odtworzyć, natomiast w tej formule i w tej nazwie objęci patronatem powiatu, bo tak to się odbywa, boje toczymy od 2002 roku, czyli mamy w tej chwili 18 edycję. Czyli od początku tego tysiąclecia, można powiedzieć, te zawody się odbywają, bij mistrza. Jak to się rozrastało na przestrzeni lat? Ewaluowało? Zaczynaliśmy skromnie, w zasadzie najpierw tutaj we własnym, że się tak wyrażę, sosie te zawody się odbywały. Na bazie troszeczkę Złotej Płetwy, troszeczkę we współpracy. Później nawiązywaliśmy kolejną współpracę z klubami. Najpierw z Pajęczna, w międzyczasie doszły nam kluby z Łasku, na które też dość licznie zaczęły tutaj przyjeżdżać. Pojawił się 3 czy 4 lata temu Kłobuc, który się bardzo prężnie rozwija, co widać tutaj po ilości uczestników z roku na rok. Doszła nam 2 lata temu, włączyła się do tego Częstochowa, prężnie włączyła się do tego Lesno i Praszka, więc można powiedzieć, że swoim zasięgiem w chwili obecnej obejmujemy już 3 województwa. Jak właśnie, jeśli chodzi o konkrety z tymi współpracy z tymi silnymi ośrodkami, bo są wśród nich tacy, którzy mają medalistów Mistrzostw Polski, prawda? Czy oni tu przysyłają czwarty garnitur, mówiąc kolokwialnie, czy po prostu robią ukłon w stronę gospodarza, PMD KIS-u i przysyłają właśnie tych najlepszych? W tym roku mamy wyjątek, ale to też ze względu na moją prośbę, ponieważ tutaj w naszym miejscowy klub troszeczkę przechodzimy taką reorganizację, ukłon w stronę młodszych zawodników, żeby ten nabór był i te wyniki szły z roku na rok. Wiadomo, nie da się tego zrobić od razu, potrzeba na to czasu. Prosiłem, żeby, tak jak mówisz, przysłali może nie czwarty, ale drugi garnitur. Z reguły tutaj widać po ilości, że 60 osób, więc przyjeżdża tak i tak pierwszy garnitur. Natomiast wyjątkowo w tym roku faktycznie z racji tego, że w Zabrzu jutro są Mistrzostwa Polski i Grand Prix, i więc te zawody, na te zawody dzisiejsze przyjechało ci zawodnicy, którzy na co dzień na takie zawody ogólnopolskie nie jeżdżą. Zapytam tu z własnego podwórka, czy jest ten najbardziej utytułowany zawodnik z Wielunia, Dawid Szeląg? I nie pamiętam imienia, ale Popiel ma nazwisko, medalista Mistrzostw Polski właśnie z Pajęczna. Nie, Dawida dzisiaj nie ma, Dawid jutro będzie brał udział właśnie w zawodach w Zabrzu, stąd jego absencja. Zresztą podobnie jak całej czołówki z Pajęczna czy z Kłobucka, ci zawodnicy jutro oszczędzają siły na jutrzejsze wyjazdy. Czy są wśród swoich podopiecznych, czy może innych trenerów z PMDQS-u jacyś zawodnicy, którzy mają szansę iść w ślady Dawida? Czy rokują, że mogą za rok, czy może już godzą treningi tutaj i w Pajęcznie przejść do bardziej profesjonalnego klubu? Co roku mamy jednego czy dwóch zawodników takich, którzy są żądni sukcesu i tą karierę chcą rozwijać. Przy tej ilości godzin, które my tu możemy zaoferować, jest to niemożliwe, stąd współpraca z Pajęcznem, gdzie ci zawodnicy przechodzą. Przeszedł Dawid, teraz do Pajęczna na zajęcie jeździ Łukasz Raducki, który po wynikach, porównując wynik czerwcowy i w chwili obecnej, naprawdę jest to skok. Być może zabłyśnie, szkoda tylko, że troszeczkę za późno się zorientował, ale nie wykluczamy, że też do jakiegoś stopnia w skali Polski może dojść. Życzę Ci tego serdecznie jako jednym z trenerów, albo jak najwięcej takich zawodników było. Dziękuję. Mamy pierwszą zwycięzczynię dzisiejszych zawodów. Emilia Gernand, jestem z Olesna, trenuję w UKS Gwiazda Olesna. Moją trenerką jest pani Kasia Buła. Trenujesz w klubie zawodowym czy takim amatorskim? Z jakimi wynikami? Ogólnie nasz klub jeździ na różne zawody. Ja częściej jeżdżę na zawody wojewódzkie albo na przykład koziołki pływackie i takie inne. Miejsce zajmuję od pierwszej dziesiątce zwykle. W województwie. Jak masz, bo to był bieg na 100 metrów,
dość łatwo ci poszło. Orientujesz się, jaki był czas dzisiaj? Minuta 14:64. Zadowolona jesteś? Tak. Powiedz mi, warunki fizyczne sprzyjają osiąganiu dobrych wyników w sporcie? Czy również uważasz, że tobie sprzyjają i czy to jest ta twoja docelowa dyscyplina sportu, czy może spróbujesz je wykorzystać w jakiejś innej? Ogólnie to trenuję karate też. I podejrzewałem, że jeszcze coś. I pchnięcie kulą. Ogólnie teraz przestawiam się bardziej na karate, bo pływanie, nie mogę żyć z pływania. Karate jest tylko dodatkowym i jakoś będę kończyć karierę pływania. Na Wieluniu była dziewczyna, która trenowała dość, powiedzmy, bardzo zawodowo, że tak powiem, pływanie. I teraz robi właśnie karierę w lekkiej atletyce w pchnięciu kulą. W ogóle cię to nie kusi, żeby iść w tą stronę? Znaczy, ogólnie lubię sport, ale moja mama nie chce, żebym trenowała sport. Ja też uważam tak, że sport to nie jest coś, czego... Rozumiem, ale mimo wszystko życzę ci, żebyś ci sprawiała jak najwięcej przyjemności. Następna zwyciężczyni do nas przyjechała z Częstochowy, a nazywasz się? Maja Gradon. Powiedz mi, po raz pierwszy jesteś w Wieluniu, w naszym mieście? Tak. I z jakimi tutaj planami przyjechałaś i które miejsce zamierzałaś wywalczyć i jak ci poszło? Zapisałaś się, bo tatuś kazał, czy sama chciałaś? Sama chciałam. No i o której pozycji oczekiwałaś? Spodziewałaś się, że wygrasz w ogóle? Nie. Maja jest może trochę mniej rozmowna, ale może bardziej rozmowny będzie tatuś. Powie nam, od kiedy trenuje pływanie, czy na pewno pływanie, czy może coś innego, tylko tak przypadkowo to pływanie wyszło. Nie, córka trenuje pływanie i bieganie. Taki duatlon, ale to jest taki klasyczny duatlon, czy coś innego? To jest taki przedsionek pięcioboju nowoczesnego. Znaczy, że w Częstochowie jest sekcja pięcioboju i myślicie, żeby to była następczyni Arkadiusza Skrzypaczka? No jakby dalej chciała ciągnąć to, co... Przepraszam, Doroty idzi. Jakby chciała to samo ciągnąć, ale nie wiadomo, zobaczymy. Ale czy wiesz... Ale z chęcią biega i pływa, o. To... Czy wiesz, że jeszcze będzie chciała strzelać, jeździć konno i szermierkę? Ja myślę, że do trójboju będziemy dążyć, żeby strzelała, a dalej to czas pokaże. Waliście się państwo, że przyjedzie tu do Wielunia i wejdzie na... najwyższy stopień podium? My liczyliśmy na podium jakieś, a pierwsze nas mile zaskoczyło. No. Czy to jest pierwszy taki, no nie wiem czy duży, ale sukces Maji, czy już przyjeżdżała z medalami? Nie, już przyjeżdżała z zawodu z medalami, ale różne medale, nie zawsze pierwsze. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, także nie ma reguły. No. Czy ma jakiś sport wryty w genach, że tak powiem? Mama, tata też? Nie, my jesteśmy... Ale widzę, że państwo tutaj się angażujecie i bardzo przeżywacie start córki. Tak jest, no trzeba kibicować, no. Najlepszy kibic to jest rodzic. Kasia Adamczyk-Buła, Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda Olesno. Prowadzimy zajęcia od nauki pływania przez treningi pływackie i w zależności też, jeśli dzieci mają możliwości, to proponujemy, żeby zaczęły trenować, chociaż coraz ciężej jest zachęcić dzieci do takiej aktywności, no bo sport pływacki jest sportem niszowym, więc jest dosyć trudnym. Prowadzimy nauki i też trenujemy, reprezentują nas zawodnicy, którzy chodzą 4-5 razy w tygodniu, ale też są dzieci, które chodzą i raz w tygodniu dzisiaj na zawodach. Przyjechały też po to, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, jak to jest. Są te zawody bardzo fajnie zorganizowane właśnie pod takich maluchów, żeby sobie spróbowali, zobaczyli, z czym się to je przysłowiowo i żeby troszkę ich zachęcić do tego, żeby trenowali, tak? Bo jeśli zobaczą, będzie jakaś nagroda, dyplom, to zawsze dzieci motywuje do dalszej pracy. Tutaj klub całkiem bliski nam z Pajęczna, chociaż kilometrach to może nie jest wiele bliżej, ale ma się czym poszczycić, nawet medale Mistrzostw Polski. Czy też macie zawodników, zawodniczki, którzy jadą na finały Mistrzostw Polski, trafiają do finałów B, A lub zdobywają medale? Nie, niestety jeszcze nie dorobiliśmy się. U nas jest ciężko, żeby te dzieci, które już trenują, trenowały tak z zaangażowaniem, tak? Dzieci, które trenują, wypadają z treningów i później, no niestety nie mogą startować. No, mamy dziewczynki, które mają w stylu klasycznym dobre wyniki, ale no niestety na Mistrzostwa Polski jeszcze to jest za słabo. Jak się tam układa współpraca waszego klubu z władzami samorządowymi, no nie wiem, z powiatem, nie wiem, komu basen podlega, czy z miastem? Nie, przyznam się tak z własnego podwórka, że w lipcu, sierpniu jestem dwa razy w tygodniu w Olesnie,
na basenie i zdarzają mi się dni, gdzie trzeba chwilę na zegarek tak zwany poczekać. To znaczy, że jest duże obłożenie. Czy wy znajdujecie czas dla swojej młodzieży, żeby spokojnie można potrenować i żeby to nie kolidowało z takimi uczestnikami ruchu, powiedzmy, powszechnego? Znaczy, my rezerwujemy tory, tak? My mamy, wcześniej zgłaszamy zapotrzebowanie, ile potrzebujemy torów i wtedy mamy je zarezerwowane, czyli osoby, nasze dzieci, jak wchodzą na zajęcia, wiedzą, że mają możliwość wtedy trenować na swoich wyznaczonych torach, a osoby z zewnątrz, no niestety, muszą wtedy czekać, albo dostaną zegarek, albo nie, tak jak pan mówi, tak?